występują Górski lekarz i granie z ogniem, część pierwsza. Dzień dobry. Dlaczego już wstałeś? Bo wcale nie spałem. Hans już wie. Caro mu powiedziała? Ja mu powiedziałem. Byłem mu to winien. Jemu czy sobie? Dzień dobry, Hans. Morgen. Dzień dobry, mamo. Können wir reden? Pogadamy? Hans! 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 Hans, bitte! Proszę cię. Zaczekaj. Hans, warte, bitte. Reden willst du? O czym chcesz gadać? O wyjazdach Sony do Monachium? O tym, co robiłeś z nią pod moją nieobecność? Tyle kłamstw. Kłamała ona i mój brat. Kaz, zaczekaj. Popełniłem wielki błąd. Nie przyznawałem się do niego, bo nie chciałem cię jeszcze bardziej zranić. Mam ci za to podziękować? Nie interesują mnie twoje tłumaczenia. Daj mi spokój. A co będzie z Lili? Hans, proszę. Ja porozmawiam z Lili. Obudź się. Jesteś rozpalony.
Zaraz wrócę. Dzień dobry. Przepraszam, skarbie. Dostanę na śniadanie kakao z podwójną śmietaną? Dostaniesz wszystko. Obudzisz Henry'ego? Proszę. Dzień dobry, szpiochu. Byłeś z Nory. Weź. To na zbicie gorączki. Ja bym was kim zwiła. Dziękuję. To najpiękniejsza maligna, jaką miałem. Emma i Henry już nie śpią. Pogadamy później. Nie wychodź, dopóki nie będziemy na dole. Leżał pod łóżkiem Henry'ego, obok worka. To napływanie? Dziękuję. Stary, co tu się stało? Impreza była udana. Nie mów co chwila, stary. Masz 8 lat. No właśnie. Milutko. Cała trójka dauta, bo nie będzie milutko. Trójka? Ja jestem chory. Zawiozę cię do lekarza. Bez zwolnienia znów będą kłopoty w szkole. Gdzie jest tata? W biurze. Do samochodu. Cholera. Propozycja. Ja to posprzątam, ty zrób kawę i spokojnie pogadamy. Gadanie nie pomoże. A Martina mógłbym... A ty? Od kiedy wiedziałaś? Od początku? Nie, wcale nie tak długo. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Byłam zdania, że musi to zrobić Martina. Idź na śniadanie, a potem zobaczymy. Papa! Tato? Wszystko w porządku? Co się stało? Noa, przyjadę po ciebie. Mam dopiero trzecią lekcję. Dobra.
Na razie. Okay. 37,3. Lekko podwyższona. Zbadam węzły chłonne. Lekko powiększone. Spójrz na mnie. Była impreza? Urodzinowa. Niech mnie pan aresztuje. Nie muszę, słucham płuca. Usiądź do mnie bokiem. Poczujesz zimno. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wstrzymaj. Wydech. Płuca są wolne. Ładny tatuaż. Moin. Chłopak z Hamburga. Co sprowadziło cię na południe? Mieszka tu mój ojciec. Przyjechałem 5 tygodni temu. Rozumiem. Podoba ci się u nas? Jest coraz lepiej. Przepraszam, już jestem i czekam na zewnątrz. Proszę wejść, już skończyliśmy. Proszę usiąść. Ma stan podgorączkowy. Podejrzewam grypę. Jeśli temperatura wzrośnie, podamy lek przeciwgorączkowy. Infekcja nie powinna długo potrwać. Napisać synowi zwolnienie? To nie mój syn. Pasierb. Ale zwolnienie proszę wypisać. Noa? Rajman. Gdyby coś, to proszę dzwonić. Noa, do łóżka i odpoczywać. Do widzenia. Byliśmy tu przed twoją przeprowadzką. Niemcy są tam. Czy tam? Nic dziwnego, że wywalają mnie ze szkół. Niemcy są tam. Tęsknisz za domem? Więc pomyślałam, że widok Niemiec dobrze ci zrobi. Tu tust mi gut. Ty mi robisz dobrze. Nie spadnij. Jesteś mi potrzebna. Noa. To, do czego doszło między nami wczoraj, było błędem. Byłam pijana i zła na Richarda. Nie powinna była na to pozwolić. Bardzo mi przykro. Co? To nie był błąd. Przez ostatnie tygodnie często ze sobą rozmawialiśmy. Nikt nigdy tak dobrze mnie nie rozumiał. Nie wymyśliłem sobie tego. Wyszłam za twojego ojca, a ta rozmowa jest zupełnym absurdem. To wasze małżeństwo jest absurdem. Nic was nie łączy. On cię przecież nie lubi. Nieprawda. Nie? A co było wczoraj? On się ciebie wstydzi. To były twoje urodziny, a on po prostu wyszedł. Masz 17 lat i nie wiesz, na czym polega małżeństwo. Ale wiem, że nie jesteś szczęśliwa. Ty też tego nie zmienisz. Rozumiem. Jesteś chory. Zawiozę cię do domu. Zaczekaj. Nie mów nic Richardowi.
Noah? Nie masz dziś szkoły? Wracam do Hamburga. Teraz. Natychmiast. To niemożliwe. Matka jest w sanatorium. Poradzę sobie bez niej. Godziny prac społecznych mówią co innego. Ale ja chcę do domu. Pomyśl, zanim znów narozrabiasz. Noah. Tutaj nie jest tak źle. Jule o ciebie dba. Niedobrze mi. Napij się. Bardzo mnie boli. Ja? Warum? Dlaczego? Dlaczego nam to zrobiłeś? Zawsze myślałam, że mama i tata byli ze sobą szczęśliwi. Bo byli. Prawda wygląda tak, że kiedy zostałam poczęta, kochała ciebie. Ona kochała ciebie, a ty ją. Tak. Bardzo. Dlaczego mi nie powiedziałeś? To część mojego życia, a ty mi nie powiedziałeś. A co miałem ci powiedzieć? Mama... Sonia zmarła, potem dowiedzieliśmy się, że jesteś moją córką. Gdybym coś powiedział, byłoby znacznie gorzej. Nie wolno kłamać. Tego mnie nauczyłeś. Ale to dotyczy wszystkich oprócz ciebie. Zostaw mnie. No, 38,8, czyli rośnie. Kiedy pojawiły się nudności? Nagle, inaczej bym panu powiedział. Niepotrzebnie latałeś po okolicy, prawda, doktorze? Zaleciłem leżenie w łóżku. Co się tak wkurzasz? Nigdy cię nie obchodziłem. No, a nie tutaj. On się mnie wstydzi. Proszę, przestań. Kto dojrzewa, ten kłóci się z rodzicami. Mogę zbadać brzuch? Tak. To na razie wszystko. Pani Kemper pobierze ci krew i zrobimy badania. Dlaczego? To miała być grypa. Grypa jelitowa to też jest grypa. Poradzę sobie. Przepraszam za syna. Dorastał u matki i mieszka tu od niedawna. Trudno mu się zaadaptować. Przeciwnie, z pańską żoną świetnie się dogaduje. Ona się o to bardzo stara. No, a ma trudny charakter. To wymagający nastolatek. Jule jest nauczycielką. Jej łatwiej jest do niego dotrzeć niż mnie. Rozumiem. Już nie narzekam. Na pewno jest pan zajęty. Nic nie szkodzi. Pani Kemper jeszcze działa. A rodzina patchworkowa oznacza dla wszystkich dużo pracy. Już idzie. No a tym razem...
Tak, zostanę w łóżku. Odezwę się, jak przyjdą wyniki. Dziękuję. Co tu robisz? Już wiem, jak było z mamą i moimi ojcami. Martin powiedział Hansowi, a Hans mnie. Wejdźmy do środka. Teraz rozumiem, dlaczego mi nie powiedziałaś. Jak się czujesz? Jakby mi się ziemia spod nóg usunęła. Ale wiesz, co jest piękne? To, że nie jestem wynikiem przypadku. Jestem dzieckiem miłości. Prawda? Tak. Chcę, żebyś mi wszystko powiedziała. Jakim była dzieckiem? Czego się bała? O czym marzyła? Kim chciała zostać i gdzie po raz pierwszy się całowała? Jej pierwsze piwo? Ulubiony nauczyciel? Tak, chcę poznać swoją mamę. Gdzie byliście? U lekarza. Dlaczego? Co się stało? Zostaw mnie. Noah, proszę. Dopadła go w moim biurze. Nie posłuchał lekarza. Nie było fajnie? Nie. 40 urodziny chciałam spędzić inaczej. Na przykład ze swoim mężem. Nie wymagaj ode mnie, żebym spokojnie patrzył, jak tańczysz na stole przy moich kolegach i moim szefie. Wiesz, jak się wstydziłem? To była moja impreza i chciałam się zabawić. Dobrze, nie chcę się z tobą kłócić. Ostatnio za często się kłócimy. Ale na terapię dla par się nie godzisz. Ponieważ nasze problemy możemy rozwiązać sami. Nie musimy ich analizować przy obcych. Inni też nie pędzą od razu na terapię. Niczego nie rozwiążemy, dopóki będę tego chciała tylko ja. Ja też tego chcę. Ale po awansie tylko pracujesz. A ja? Dzieci, dom i nasze problemy? Wszystko na mojej głowie. Ja też lubię swoją pracę i mam swoje potrzeby i zainteresowania. Ale ty już tego nie widzisz. Czego ty ode mnie chcesz? Właśnie z tobą rozmawiam. Rozmawiasz, bo skompromitowałam się przy twoich kolegach. To jest dla ciebie ważne i widzisz tylko to. 40 urodziny są trudne. Ja miałem to samo. To chwila, kiedy się widzi, co się osiągnęło, a czego nie. Nie przypisuj mi kryzysu wieku średniego. Nie robię tego. Chcę tylko powiedzieć, że mamy teraz nie za dobre relacje. A do tego pojawił się Noah.
Jule. Przechodzimy stresujący okres, ale on minie. Poradzimy sobie. Cześć, Lili. Okej. Rozumiem. Daj spokój. Poradzę sobie. Pozdrów ode mnie Karo i Rolfa. Lili przelacuje u Fliegerów. Chce nabrać dystansu. Dlaczego jej powiedziałeś, a nie poczekałeś na Martina? Ciągle tylko Martina. Nie mogę już tego słuchać. Hans, proszę, bądź rozsądny. Nie bój się, myślałem, co zrobić. Przez całe popołudnie. Hej. Servus. Lili nie chciałaby, żebyśmy jej razem powiedzieli? Ty byś tego chciał, ale Lili jest dorosła i sama wyciąga wnioski. Śpi dzisiaj u Fliegerów. Tu nie czuje się już dobrze. Szczerze mówiąc, ja też nie. Co to konkretnie znaczy? To, że ty się spakujesz, a do nas wróci Lina. Do jasnej cholery. Jesteście braćmi. Musi być jakieś rozwiązanie. Braćmi? Może na papierze. W prawdziwym życiu brat nie robi czegoś takiego. To proste. Martin. Mamo, daj spokój. Daj spokój. Wyprowadzę się. Martin, proszę cię, zostań. Porozmawiam z nim. Cóż ja mogę? On potrzebuje czasu. Nie martw się. Starszy brat Juliana ma 13 tysięcy obserwujących. Tysięcy? A instruktorka narciarska Sary pora do łóżek. Coś opowiadam. Na górę. No, a chce nam poczytać. Jutro też jest dzień. Już późno. Dobranoc. Śpijcie dobrze. Umyjcie się i do łóżek. Skarbie? Dobranoc. Dobranoc, mamo. Hej, Henry. Dobranoc, Henry. Dobranoc.
Posłuchaj. Rozumiem, że nie było ci łatwo zostawić dawne życie, ale nie możesz się ciągle na nas wyładowywać. Jule przechodzi teraz trudny okres i nie potrzebuje kłótliwego nastolatka. Odkąd to wiesz, czego potrzebuje Jule? Przyjęła cię z otwartymi ramionami. Otworzyła przed tobą swój dom. Co w tym śmiesznego? Z otwartymi ramionami? Stara się, żeby było ci tu dobrze, a ty się z niej śmiejesz? Nie, ale ty nie masz o niej zielonego pojęcia. Kiedy z nią ostatnio rozmawiałeś? Chcesz mi wyjaśnić, co myśli moja żona? Znam ją 1000 razy lepiej. Wystarczy. Broniłam cię, ale Richard ma rację. Jesteś bezczelny i nie będę tego dłużej słuchać. Idź do swojego pokoju. Puszczalska poczuła się matką? Nie mów o mojej żonie Puszczalska. A jak nazwiesz kobietę, która idzie do łóżka z pasierbem? Jule, odejdź. Idź do pokoju, dokończymy jutro. Idź do swojego pokoju. Kiedy zgodziłem się na jego przyjazd, nie wiedziałem, jaki jest zepsuty. Chce wbić między nas klin, ale ja na to nie pozwolę. Przyrzekam ci. Nikogo nie ma. Zostaw wiadomość po sygnale. Cześć, mamo. Chcę wrócić. Źle się tu czuję. Przykro mi, staram się, ale chcę wrócić. Wszystko gotowe. Dziękuję pani. W porządku, wiem, co to rodzinny dramat. Aleksander. Martin, mój jedyny przyjacielu. Mam już wyniki Reimana. CRP 5,5. Leukocyty 11 tysięcy, opad przyspieszony. Czyli to coś więcej niż jelitówka. Są jakieś wirusy albo toksyny? Zleciłem badanie w tym kierunku. Wynik będzie jutro. Wszystko w porządku? Skoro pytasz, to nie. Chcesz pogadać? Skoro pytasz, to nie. Może innym razem. Po prostu zadzwoń. Dziękuję. Cześć, mój strychu.
Wróciłam. Zastanawiam się, czy Sonia kiedykolwiek mnie kochała. Czy nasze małżeństwo było tylko kłamstwem? Byłem jej drugim wyborem? Bratem zastępczym? Rozumiem cię. Naprawdę. Ale odpowiedzi na to pytanie nie otrzymasz już nigdy. Poza tym, to było bardzo dawno temu. To znaczy, że nie mam prawa być wściekły? Masz prawo, ale chodzi mi o to... Niedawno radziłeś mi, żebym pogrzebała przeszłość. Żebym pogodziła się z ojcem. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To się nie da porównać. Aż tak różne, to one nie są. Szkoda. Od ciebie oczekiwałem większego wsparcia. Hans! Wybacz, muszę wyjść na powietrze. Tak, mój drogi, co jest? Martin, mój jedyny przyjaciel. Lepiej ci? W cudzym łóżku nie ma spania. Co mamy? Żal mi cię, ale pewnie chcesz poznać wyniki Raimana. Ma wysokie IgE, całkowite. Czyli to jakiś obcy pasożyt. Co na to mikrobiologia? Pierwsze wyniki są negatywne. Potrzebna będzie diagnostyka obrazowa. Macie termin na gastroskopię? Na rentgen też, ale się śpieszcie. Od południa wszystko zajęte. Daj mi szansę, muszę pogadać z pacjentem. Dziękuję wam za nocleg i całą resztę. Lili, jesteśmy twoją rodziną. Jesteś tu zawsze mile widziana. Panie Flieger, mogę pana prosić? Jemu też powiesz? Tak, ale nie teraz. Ma dość kłopotów w firmie. Tata zapewne zmieni teraz zdanie. Podpiszecie umowę i będzie po kłopotach. Jeszcze z tym poczekajmy. Tata nie przejmuje się Martinem. Napisał, że wyrzucił go z domu. Naprawdę? To smutne, ale zrozumiałe. Sama nie wiem. Żal mi babci. Jadę do kliniki zszywać i naprawiać ludzi. Und flick erstmal Menschen zusammen. Na dann. Baw się dobrze, Frankenstein. Frankenstein. Na klar. Postaram się.
Dzień dobry. Siadaj. Przesłuchanie? Postawiłeś wczoraj Jule bardzo poważny zarzut. Nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji upublicznienia tych oskarżeń w jej szkole. Mam to zachować w tajemnicy? Nie, masz cofnąć to kłamstwo i przeprosić Jule. Ja nie kłamię. Powiesz mu to? Mówisz nieprawdę. Masz z tym skończyć. Du solltest damit aufhören. Noah. Noah! Noah, hi. Masz natychmiast... Herr Reimann. Dzień dobry panu. Frau Reimann. Pani Reimann? Przeszkadzam? Nie. Powiem krótko. Niektóre wyniki masz poza normą. Musimy to wyjaśnić. To może być pasożyt albo inny patogen. Chcemy to sprawdzić w klinice. Do południa są jeszcze wolne terminy. Zaczekaj, zawiozę cię i porozmawiamy. Na pewno nie. No a to nie taksówka. Miało być szybko. Byłoby dobrze. Może pan... Porozmawiajmy. Daj spokój. Zadzwonię po badaniach. Zapnij pas. Wersja polska frame by frame na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Remigiusz Fladrowski.